Te rozmowy zaczęły się dość dla nas mało obiecująco, ponieważ ze wszystkich postulatów, jakie były złożone przez naszą sekcję krajową, był uwzględniony tylko jeden postulat, i to częściowo skrócenie awansu zawodowego. Szczególnie tu dotyczy stażystów. Natomiast pozostałe propozycje w ogóle pomijały nasze postulaty, chociaż no, generowały dodatkowe środki. Chodzi o likwidację godzin karcianych i chodzi o stały dodatek za wychowawstwo. Po krótkiej przerwie, w której no, nastąpiła taka narada, nasze stanowisko było jednoznaczne, że jesteśmy niezadowoleni z tego, ponieważ nie uwzględnia się pozostałych trzech naszych postulatów, a one są, wiadomo, najważniejsze, głównie płacowe. Po paru godzinach rozmów i udowadniania, gdzie co można zrobić, podjęto decyzję, że wycofano się z oceniania całkowicie, a więc ocenianie ma być sprzed 1 stycznia 2018 roku i pani premier złożyła obietnicę, że w trybie pilnym, nie dłużej niż 6 miesięcy, opracujemy nowy system wynagradzania nauczycieli, połączony też z waloryzacją płac od stycznia 2020 roku. No i pozostał najważniejszy nasz postulat, 15% waloryzacji płac. Rząd cały czas tłumaczył, że nie ma pieniędzy i w budżecie ich nie znajdzie. Natomiast myśmy, no, a szczególnie podkreślał, że nie jest w stanie zrealizować postulatów pozostałych dwóch central związkowych. Myśmy powiedzieli, że nie zakończymy protestu, jeżeli nie będzie 15% waloryzacji płac. No i finał tych rozmów kilkugodzinnych jest taki, że rząd poprosił o przerwę do jutra rana i powiedział, że spróbuje przeliczyć tak subwencje i pieniądze, żeby uwzględnić nasz postulat, czyli 15% waloryzacja. W zamian za to prosił o zawieszenie akcji głodowej w Krakowie. Zgodziliśmy się, no powiedzmy połowicznie, jako gest dobrej woli. Poprosiliśmy najdłużej głodujące osoby o to, żeby zawiesiły protest. Natomiast nie przerwaliśmy ani okupacji, ani protestu głodowego pozostałych osób, które są krócej. No i czekamy do jutra rana. Umówiliśmy się na 8 godzinę. Zobaczymy, co się udało, że tak powiem, rządowi znaleźć.